Cześć, mam na imię Kinga, jestem dietetyczką i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o tym, jak wzmacniać swoją odporność. Tak naprawdę istnieje wiele składników, które mają wpływ, jeżeli chodzi o wzmacnianie odporności, ale ważne jest tutaj takie wielokierunkowe podejście, bo nie ma jednego złotego środka. Mam nadzieję, że po dzisiejszym materiale będziecie wiedzieli, jak o siebie zadbać. Zacznijmy od tego, że głównym zadaniem układu odpornościowego jest ochrona naszego organizmu przed szkodliwym działaniem m.in. bakterii czy wirusów. Nasza odporność zaczyna kształtować się już w życiu płodowym, więc przyszłe mamy mają sporą moc sprawczą, jeżeli chodzi o jej kształtowanie. Kolejno znaczenie ma rodzaj porodu. Dzieci rodzone naturalnie mają zazwyczaj lepszy układ odpornościowy, sprawniejszy. No i kolejno ta odporność kształtuje się aż do okresu dojrzewania. Mam teraz do Was pytanie. Jak myślicie, który ze składników najlepiej by wpływał na naszą odporność? Idę o zakład, że większość z Was pomyślała, że jest to witamina C. Oczywiście jest to bardzo ważna witamina, przeciwzapalna, która też ochrania nasze komórki, ale w kontekście wzmacniania odporności, na przykład skracaniu czasu przeziębienia, tutaj cynk będzie dużo lepszym wyborem. Ważne jest to, żeby zacząć suplementować cynk wtedy, kiedy zobaczymy już pierwsze objawy przeziębienia. Cynk bierze udział m.in. w wytwarzaniu limfocytów, czyli naszych takich ciałek odpornościowych, a naturalnie znajduje się m.in. w kaszy, w gryczanie, w pestkach dyni, w słoneczniku, w ostrygach lub w mięsie. Warto tutaj wspomnieć o tym, żeby suplementować cynk najlepiej w konsultacji z lekarzem lub dietetykiem w takich stanach, kiedy faktycznie mamy osłabioną odporność i żeby ta suplementacja była bezpieczna. Kolejnym ważnym składnikiem jest selen. Jego niedobory również mogą objawiać się osłabioną odpornością. I tutaj, jeżeli chcemy pokryć zapotrzebowanie na selen, warto spożywać rośliny strączkowe, ziarenka słonecznika, dyni, także tutaj orzechy brazylijskie i warto spojrzeć na pochodzenie tych orzechów. Najczęściej w sklepach możemy znaleźć orzechy z Boliwii czy z Peru i niestety one charakteryzują się dosyć niską zawartością selenu. Warto zwrócić uwagę na kraj pochodzenia i wybierać te, które są z Amazonii lub z Brazylii. Kolejnym sprzymierzeńcem odporności jest witamina D3. Bardzo ważny jest jej odpowiedni poziom w surowicy krwi i w okresie jesienno-zimowym wskazana jest suplementacja w jednostkach od 2 do 4 tysięcy dziennie. Kolejnymi ważnymi składnikami są niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. I tutaj mogę polecić na przykład tran. Ten akurat jest z wątroby dorsza. Kwasy tłuszczowe omega-3 działają przeciwzapalnie, stymulują naszą odporność, a ponadto też wchodzą w skład błon komórkowych, więc też są taką barierą ochronną. Jednym z najważniejszych narządów naszego układu odpornościowego są jelita. Znajduje się tam sporo komórek odpornościowych, więc myślę, że warto zadbać o ich kondycję. Dlatego polecam spożywać fermentowane produkty mleczne, takie jak kefiry, jogurty, maślanki naturalne oraz spożywanie kiszonek, m.in. kiszonej kapusty, kiszonych ogórków czy wypijanie soku z kiszonych warzyw. Teraz ich wybór jest naprawdę szeroki. Do tego warto stosować żywność prebiotyczną, czyli taką, która pomaga tym naszym bakteriom się rozwijać. Zaliczamy do niej m.in. banany, szparagi, cykorie, cebulę czy czosnek. Warto do swojej diety wprowadzić także czarnuszkę, która jest bombą tak naprawdę proodpornościową. Znajduje się tam wiele składników bioaktywnych, które tak stymulują ten nasz układ immunologiczny. Można ją dodawać m.in. do sałatek, do potraw wytrawnych. Tak naprawdę sypmy ją wszędzie tam, gdzie możemy. W diecie proodpornościowej można spożywać także wyroby z bzu czarnego, z aronii. Zawierają one dużo polifenoli, które wzmacniają naszą odporność i generalnie cały organizm. Jeżeli chodzi o czynniki związane ze stylem życia, to warto się wysypiać. Zalecana ilość snu jest między 7 a 9 godzin. Warto także wprowadzić umiarkowaną aktywność fizyczną, ponieważ ona też będzie stymulowała nasz układ odpornościowy. Pilnujcie, żeby tej aktywności było około 150 minut tygodniowo. Czynnikiem, który może osłabiać nasz układ odpornościowy, jest hormon stresu, czyli kortyzol. Może on zwiększać, im wyższe stężenie kortyzolu, tym wyższa podatność na infekcje. Wiadomo, że stres bywa u niektórych nieodłącznym elementem życia, ale zawsze możemy starać się modyfikować jakkolwiek tą naszą reakcję na stres. Pamiętajcie, że odpowiednie żywienie ma naprawdę znaczenie w kontekście kształtowania odporności i wprowadzenie tych kilku rzeczy do swojej diety może Was ustrzec przed infekcjami. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału i do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się!